Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Sierpień 80. Krótka historia powstania Solidarności. W zasadzie ja nie musiałem podejmować decyzji. Andrzej Gwiazda, współorganizator strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność. 5 lat skończyłem w transporcie na Sybir w 1940 roku i komunizm znam nie w tej łagodnej postaci, jaka była w Polsce, tylko znam komunizm radziecki. Z dużą satysfakcją muszę powiedzieć, że tą rundę ze Stalinem wygrałem, bo przeżyłem. Przed sierpniem stwierdziłem, że coś się będzie w Polsce działo. Bo naraz ni stąd, ni zowąd pojawiła się życzliwość. Coś się w Polsce będzie działo, bo jeżeli jest taka życzliwość, to znaczy, że ludzie się wracają do wspólnoty. A jak wrócą do wspólnoty, to wystąpią o swoje interesy. Strajk wybuchł. Powodem bezpośrednim było rozdanie ulotek, apel o obronę Anny Walentynowicz, a do tego była dopięta druga kartka pod tytułem Jak strajkować. Wybrać komitet strajkowy, żądania strajkowe przedstawić. To wszystko było w tych ulotkach i to wszystko w tych strajkujących zakładach było powielane. Stocznia liczyła 16 800 pracowników, no mój zakład 2,5 tysiąca. Jest duża różnica w wielkości. Stocznia miała być tą lokomotywą, za którą pójdą te mniejsze zakłady jakby w wachlarzu. I gdy Wałęsa z 16 zakończył strajk, to wszystkie zakłady miały jedno, stocznia zdradziła. Wtedy na zebraniu całej załogi przed dyrekcją w Welmorze powiedziałem, wobec zdrady stoczni inne drobne zakłady, takie jak my, się nie utrzymają. Jedynym sposobem uratowania strajku jest, a strajkowało już kilkadziesiąt zakładów, jest powołanie międzyzakładowego komitetu strajkowego, który przejmie kierownictwo strajku tych wszystkich małych zakładów, któremu dadzą siłę, a oni dadzą jakby kierunek. Do każdej załogi, do której się zwrócimy, to odpowie pytaniem, a czy wy nas nie zdradzicie tak samo jak Stocznia Gdańska? Ja mówię, dlatego warunkiem powołania MKS-u i uratowania strajku jest, ażeby znalazła się przynajmniej jedna załoga, która złoży uroczyste przyrzeczenie, że niezależnie od obietnic i niezależnie od gruźb nie odstąpi indywidualnie od zbiorowego porozumienia. Jeżeli strajk przegra, wiedzieliśmy, że bez żadnego naciągania prawa grozi nam 9 lat więzienia. Ci ludzie, którzy ryzykowali półrocznym zwolnieniem z pracy, ludzie nie mieli wtedy pieniędzy w banku. Żyli od wypłaty do wypłaty. I na około 2200 osób zebranych na placu, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przy takiej groźbie. Więc był to okres romantyczny. I ten romantyczny okres trwał dalej. Trzeba się cofnąć i powiedzieć, huta była bastionem komunizmu. No. Michał Staniszewski, uczestnik strajku w Hucie Warszawa w sierpniu 1980 roku. Ruszyć taki bastion, no dowiedzieliśmy się, że strajkują w Gdańsku, w Gdyni, Huta Katowice, bo pisali na wagonach. Kiedy wy czerwoni z Huty Warszawa zaczniecie strajk? Ja od czasu Gdyni postanowiłem, że ten strajk będę inicjował, bo nie kierował, a inicjował. Prosiłem moją siostrę, żeby zabrała moją matkę, która u mnie żyła, prawda, w moim mieszkaniu razem ze mną.
brałem pod uwagę, że mogą mnie zamordować. Seweryn Jaworski, przewodniczący Komitetu Strajkowego Huty Warszawa w sierpniu 1980 roku. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze. Że wszystko może się dziać w taki sposób, jak działo się w okresie stalinowskim. Gdy się człowiek na coś takiego decyduje, to się nie boi, bo wie, że albo, albo. Załoga była bardzo już wówczas zdenerwowana. Zdenerwowana była dlatego, że były podwyżki cen. Wybuchł strajk właśnie na podstawie mojego apelu. Było to takie krótkie na kartce napisane wezwanie do hutników, żeby przyszli z pomocą swoim braciom na wybrzeżu, żeby po prostu nie dopuścili do rozlewu krwi. Miało to raczej charakter humanitarny. Nie miało charakteru dążenia do odzyskania tej niepodległości. To wszystko następowało dalej. Poparła to cała huta. Przychodzę rano do tego, do pracy, a tu stoi tablica przed bramą i pisze, że tego, że koledzy, podjęliśmy strajk solidarnościowy i... Andrzej Binduga, uczestnik strajku w Hucie Warszawa w sierpniu 1980 roku. W momencie, kiedy zobaczyliśmy tą tablicę napisaną, to wtedy wstąpił w nas właśnie ten duch taki. Ja to wspominam to jako wspaniały okres, gdzie przyszliśmy na ten wydział i tam zaczęły się właśnie te rozmowy, ale to były rozmowy takie przesączone uczciwością, współpracą, koleżeństwem, patriotyzmem. Wiedzieliśmy już wtedy, bo to już przecież był 28, to już ktoś tam przywiózł te postulaty gdańskie, które mówiły o tym, o wolnych związkach, później te wszystkie podwyżki, te wszystkie inne rzeczy takie, które były zapisane, to myśmy to wszystko popierali. I to było jeszcze dziwne, że prawie wszyscy komuniści przyłączyli się do strajku. Tadeusz Wiliński, hutnik z Huty Warszawa, uczestnik strajku z sierpnia 1980 roku. I później wszyscy się zapisali do Solidarności. Hutnicy zrobili postulaty. I te postulaty były zawiezione. W nocy o godzinie 12 pojechali do Gdańska i zawieźli te postulaty tam. Tak jak pamiętam i czytam wspomnienia powstańców warszawskich, znaleźli się na przykład w Śródmieściu, gdzie jeszcze nie było Niemców, to wtedy była właśnie taka wspaniała atmosfera. To cała huta stanęła. To przecież było prawie 10 tysięcy ludzi. Wtedy do mnie zaczęli przybiegać sekretarze oraz kierownictwa huty, żeby mnie przekonać, żeby ten strajk ugasić, żeby go nie było, bo po co, prawda, Seweryn, po co ten strajk w ogóle? Ale ja nie przyjmowałem nic do informacji, bo wiedziałem, że w momencie, gdy strajk padnie, to już się nic w ogóle nie załatwi. Więc po prostu nie ulegałem tym żadnym dyskusjom, chociaż łapiano mnie za rękaw, prawda, próbowano przekonać, żeby ten strajk ugasić. Ale ponieważ tego się nie dało zrobić, dyrekcja pozwoliła nam na takiej sali tak zwanej BHP zrobić zgromadzenie przedstawicieli wszystkich wydziałów. I tam wybieraliśmy komitet strajkowy. Sprawa następna to była nawiązania kontaktu przede wszystkim ze Stocznią Gdańską. Zażądaliśmy od kierownictwa Huty Warszawa, żeby przydzielili nam samochód i żeby mogli nasi przedstawiciele podjechać tam nad morze. Później, nie wiem, czy to był pomysł, żeby na terenie huty zorganizować prze. No ale nie było księdza, no i to trzeba było szukać księdza. Ja poszedłem na Balrzeszew do księdza, ale to był jeden tylko ksiądz i on nie bardzo chciał, żeby przyjść. I się bał. No i później żeśmy się udali do prymasa Stefana Wyszyńskiego. I to była propozycja, żeby przyjść do Kostki, bo tu jest więcej księży. No. I pojechaliśmy przywieźli księdza, bo ksiądz Jerzy chciał przyjechać autobusem, no ale i ubranie i to nie pasowało, żeby ksiądz, no, to byśmy powiedzieli, że przywieziemy i odwieziemy. No i tak było, no.
My byliśmy stremowani tacy, trochę do tego księdza. Dopiero później po tym mszy, dopiero nam się języki rozplątały, jak ksiądz Jerzy zaczął tą homilię swoją głosić. Ludzie płakali jedni za tego. To tak podziałało, że człowiek był, stanął jak gromem i czekał, a on mówił. Ale mówił tak z sensem, że każdy poczekał, spojrzał się i cisza była. Przez całą mszę, jak odprawiał, była cisza. Ściskali tego księdza, pytali się, jak on się nazywa. No nikt nie wiedział, jak on się nazywa, ten ksiądz. No, no i ksiądz tak w trakcie tej rozmowy mu pytał się, jak pracujemy, jakie warunki, jak tego, mówi, że nigdy w hucie nie był. No to został później zaproszony podczas tego strajku, żeby hutę zwiedził. No i został takim naszym hutniczym ulubieńcem. No. Przysłali z Komitetu i Warszawskiego, i później Centralnego, przysłali delegację, która miała z nami negocjować, jak ten strajk skończyć. Nam wtedy powiedziano, że już tam strajk się zakończył, żeby podpisać, prawda, to porozumienie. Więc w związku z tym powiedzieliśmy, że zakończymy strajk dopiero, jak wrócą nasi przedstawiciele ze Stoczni Gdańskiej. Ci przedstawiciele wrócili 1 września. I dlatego myśmy zakończyli najpóźniej strajk, bo 1 września podpisałem porozumienie. Zaczęła się jakby praca taka już od podstaw, że tworzymy związek zawodowy. Nazywaliśmy się Tymczasowy Komitet Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych Pracowników Huty Warszawa. Nie było przecież jeszcze wtedy wiadomo, że to jest Solidarność, tylko żeśmy się tak na tego nazwali. 4 września to było, zadzwonili do nas chłopcy z tego, z Ursusa, no i powiedzieli, że chcieliby utworzyć region Mazowsze. Uważam, że stał się cud. Uważam, że Solidarność to jest największy dar, jaki otrzymał naród polski. Poza cudem I wojny światowej, gdy powstała Polska z niczego. Tak uważam. Fizyczne poczucie wspólnoty, że każdy człowiek, z którym rozmawiasz, z którym się mijasz, z którym stoisz obok, to jest więcej niż przyjaciel. To jest człowiek, na którego możesz liczyć. I ta wspólnota aż do stanu wojennego w Solidarności cały czas istniała. I to poczucie, że jesteśmy na pierwszym linii frontu. A pierwsza linia frontu jest romantyczna i jest pociągająca. To może sobie wyobrazić, jak wtedy się czuliśmy i jak się ludzie zachowywali i dlaczego komuna, w końcu mająca czołgi i amunicję, ustępowała. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.